nadzieją, że to spotkanie będzie taką jakby dla nas refleksją, ale też być może, a przede wszystkim inspiracją do tego, żeby organizować przestrzeń w swojej szkole. Ja teraz przełączę się na swoją prezentację. Zaczynamy od tego, że działamy dzisiaj w ramach programu Szkoła dla Innowatora. Tym bardziej jest to dla mnie szczególnie ważny projekt. Projekt, który zaprosi nas do działania nie tylko w obszarze przestrzeni, ale do działania, które pozwoli nam zmieniać szkołę, a w dzisiejszych czasach tak naprawdę szkoła i my wszyscy stanęliśmy przed faktem podejmowania wielu decyzji, zastanawiania się nad tym, to dokąd chcemy i możemy pójść. Mówiąc o przestrzeni, będę poruszała wiele wątków. Przygotowałam sobie dzisiaj takie trzy jakby bloki tematyczne, o których chciałabym z Wami, mam nadzieję, że porozmawiać, że będą pytania, że będziemy mogli się wymienić refleksją czy też myślami. Będę mówiła o ludziach i o przestrzeni. Będę też mówiła o opowieściach i zaproszeniach, jakie projekt sam w sobie, ale i życie nam przygotowuje i dokąd nas zaprasza. Ale też w największym jakby wymiarze będę się skupiała na możliwościach i radościach płynących z budowania przestrzeni, która pozwala na rozwijanie siebie samego, rozwijanie naszych uczniów, pozwala kierować w sposób sensowny, mądry, rzeczowy, konkretny procesami edukacyjnymi. Zapraszam w takim razie do kilku słów i rozważań na temat ludzi i przestrzeni. Otóż, proszę Państwa, wiadomą rzeczą jest, że nie jest bez znaczenia fakt, w jakim miejscu przebywamy i jakich spotykamy tam ludzi. I kiedy w ten sposób spojrzymy na przestrzeń i pomyślimy sobie o niej, że może ona poprzez swój klimat, ale też poprzez to, co chce nam opowiedzieć, wzmacniać nasze relacje, wzmacniać nasze poczucie wartości, poczucie sprawstwa, no to wtedy tym bardziej warto patrzeć na przestrzeń jako narzędzie, które pozwoli nam oddziaływać na drugiego człowieka. Ja w swojej wędrówce poprzez edukację, poprzez to, co robię z nauczycielami w Radowie Małym, ale nie tylko, patrzę na edukację jako na źródło możliwości, możliwości kreowania różnych wymiarów edukacji i jakkolwiek by to nie brzmiało idealistycznie, to zawsze będę zwracała uwagę na to, że to my w Radowie Małym, wy w Warszawie, w Poznaniu, w waszych miejscowościach, Lublinie i wszystkich innych, Białymstoku, Bakałarzewie, i tak mogłabym wymieniać wszystkie szkoły, w zasadzie 20 miejsc w Polsce, to wy razem z nami, ale przede wszystkim jakby dla siebie i dla swoich uczniów będziecie kreować miejsca, w których będzie dokonywała się zmiana. Zmiana polegająca na odpowiedzi na wasze potrzeby. Dlatego też istotne jest, abyśmy myśląc o przestrzeni, nie zapominali o naszych potrzebach, o tym, kim my jesteśmy, ale też kim chcemy być. Jakże bardzo istotne i ważne pytanie w momencie, kiedy myślimy o tym, jak zbudować i ukształtować przestrzeń dookoła nas. Myśląc o przestrzeni, również warto myśleć o naszej tożsamości, o tym, kim my jesteśmy, jaką kulturę, jakie poglądy reprezentujemy, ale również jaką mamy tożsamość, tą kulturową, tą pedagogiczną, tą lokalną, środowiskową. Kiedy myślę o szkole, kiedy myślę o ludziach i kiedy myślę o przestrzeni, to myślę właśnie o tym miejscu, o tej naszej małej, społecznej, lokalnej ojczyźnie,
która będzie generowała wszystko to, co dla nas najważniejsze, a z drugiej strony będzie oddziaływała na początku na nas, a później na szersze kręgi i zataczała coraz to większy obszar w postaci ludzi, którzy będą się z nami spotykali, ale też w postaci myśli i tego, co robimy. Dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy przestrzenią zagospodarowali również klimat szkoły. Cóż to takiego? Otóż szkoła może mieć różne klimaty. Ja, jak wiecie, wiele razy wędrowałam przez Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzając dziesiątki szkół. I zawsze, kiedy wchodziłam do szkoły, to starałam się od momentu wejścia zrozumieć i spojrzeć na tą szkołę właśnie poprzez jej klimat i to, jak ona jest urządzona, zrozumieć, co ludzie żyjący, pracujący w tym miejscu chcą powiedzieć swoim uczniom, jak chcą zagospodarować przestrzeń, jak chcą budować relacje i to, co ich otacza. I kiedy wchodziłam do tych dziesiątek szkół, dziesiątek przedszkoli, to bardzo często miałam wrażenie, że wchodzę do tych samych miejsc. Od progu spotykam podobne wejścia, podobnie ustawione sprzęty, podobnie usytuowane na mapie, na obrysie szkoły, klasy, pomieszczenia, podobnie wymalowane ściany, pomalowane ściany, podobne ławki, podobne szafki, właściwie wszystko podobne. I tak na pierwszy rzut oka trudno jest czasem odgadnąć, co tak naprawdę z ideą i myślą przewodnią ludzi, którzy tam żyją. Dopiero oczywiście przy bliższym poznaniu, większych, dłuższych rozmowach poznajemy się, rozmawiamy i wtedy dopiero wypływają nasze myśli, nasze potrzeby. Ja będę Was zapraszała dzisiaj do tego, żebyśmy myśląc o przestrzeni, już od progu mówili o tym, kim jesteśmy. Żebyśmy pokazywali, co jest dla nas wartością, w jaki sposób myślimy o godnych warunkach do pracy, o godnych warunkach do relaksu, do odpoczynku, ale również o tym, czy ufamy naszym uczniom, naszym współpracownikom, jak budujemy poczucie odpowiedzialności za to, co nas otacza. Jest to bardzo ważny aspekt w budowaniu kultury organizacji pracy w ogóle. Ważne jest to, abyśmy przestrzenią opowiadali. Opowiadali o tym, kim jesteśmy, co robimy, jakie mamy wartości i co dla nas jest najważniejsze. I choć czasami to, co mówię w tym momencie może wydawać się bardzo ideologiczne, takie misyjne, wizyjne, to chcę Wam powiedzieć, że to jest podstawa budowania wszelakiej zmiany w szkole, budowania wszelakiej przestrzeni w szkole i budowania po prostu naszego codziennego życia w swoim miejscu pracy i bycia z innymi osobami. Bardzo ważne jest również to, jak myślimy o szkole i dokąd chcemy ją zaprosić. Szkołę nie da się zaprosić donikąd. W szkole, tak jak wcześniej powiedziałam, są żywi ludzie, żywe problemy, żywe radości i smutki. A my możemy opowiadać i zapraszać różnych ludzi, różnych klientów, począwszy od samych nas, dorosłych, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, uczniów naszej szkoły, aż po gości, środowisko lokalne. Opowieść, którą będziemy snuli w Szkole dla Innowatora, będzie opowieścią, która jest skupiona na kompetencjach. Ten projekt i te nasze rozważania mają jakby docelowo doprowadzić nas wszystkich do tego, żebyśmy w codziennej praktyce szkolnej kształtowali kompetencje. A zatem, budując przestrzeń w ramach projektu Szkoła dla Innowatora, warto myśleć nie tylko o szkole samej w sobie i przestrzeni, ale również myśleć o kompetencjach.
jak dzięki przestrzeni mogę kształtować kompetencje, jak ona może mi pomagać realizować to każdego dnia, jak ostatecznie zaproszę uczestników naszej wspólnej zmiany do tego, żebyśmy wspólnie kształtowali te kompetencje. To nie wystarczy zrobić apel i powiedzieć, że słuchajcie, od jutra będziemy kształtować kompetencje. Trzeba stworzyć możliwości i sytuacje, w których te kompetencje będą kształtowane. A zatem zaprosimy siebie i naszych uczniów do tego, żebyśmy poprzez działanie i współpracę każdego dnia skupiali się na kompetencjach, które przyniesie nam jakby możliwość realizacji i szkoła dla innowatora. Nie włączyłam wcześniej całej prezentacji, ale teraz się zorientowałam, że to jest błąd. Nikt mi tu nie podpowiada, nie daje znaków, włącz prezentację. Dobrze. Tak jak pamiętacie pewnie już ze spotkań, to jest oczywiście slajd, który pokazuje kompetencje, które są kompetencjami proinnowacyjnymi, te kompetencje, które będziemy kształtować w ramach tego programu. Ale przecież tak naprawdę to jest propozycja pewnych kompetencji. One mają dużo szerszy zakres i dużo szersze możliwości, które będziemy realizować. Muszę Wam powiedzieć, że mam jakiś problem techniczny. Szkoła dla innowatora zaprosi nas do różnych rozwiązań i ścieżek. I wcale nie musimy myśleć o tym, że będziemy teraz budować szkołę i przestrzeń, która będzie bardzo mocno doposażona, przestrzeń, która będzie przemawiała do nas już bardzo konkretnymi rozwiązaniami. Bo tak naprawdę innowator to ktoś taki, kto potrafi szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, szybko ją zagospodarować i realizować życie bardzo często na potrzeby własne i potrzeby swojego środowiska. Tak bardzo ważne to jest to, o czym mówiłam na początku i dlatego o tym mówiłam. W szkole dla innowatora będziemy mogli budować sobie przestrzeń według własnych pomysłów. Ten projekt wyróżnia właśnie wiele innych projektów w ten sposób, że nie mamy dla Was gotowego planu Waszej przestrzeni, Waszych programów, Waszego działania. Wy razem z nami poprzez działanie będziecie budować swoją przestrzeń. A zatem jaką przestrzeń chcemy zbudować? Muszę jednak inaczej ustawić sobie slajdy, bo tutaj one są nieposłuszne i nie mogę operować tak, jakbym chciała. Już się dostosowuję, przepraszam Was za to. Jeszcze chwila i będziemy pracować. A zatem tak jak powiedziałam, w Szkole dla Innowatora będziemy tworzyć nowe możliwości i nowe działania i zadania, którymi będziemy się dzielić. Nie ma gotowca. Razem będziemy decydować, czy chcemy, aby nasza przestrzeń była zagospodarowana tak, aby umożliwiać jeszcze lepsze realizowanie naszych zadań w tak zwanej przestrzeni społecznej. A może mamy już w szkole dobrze zagospodarowaną przestrzeń społeczną i chcemy pomyśleć o naszej przestrzeni w sposób praktyczny. I też w tymże programie mamy dużo możliwości i będziemy mogli to realizować. A być może w związku na obecną sytuację zechcemy się skupić bardziej na przestrzeni wirtualnej. Dzisiaj nikt tego nie wie, ale możemy zdecydować, że chcemy, aby nasza przestrzeń była zagospodarowywana we wszystkich tych aspektach. Jak to zrobić? Każda szkoła, bez względu na to, czy jest dzisiaj w projekcie, czy nie, może dokonywać bardzo głębokich zmian. Zmian w przestrzeni, które tak naprawdę nie będą wymagały głębszego namysłu,
i głębszej filozofii. Może to być po prostu przestrzeń, która będzie na przykład zapewniała nam dobry, aktywny odpoczynek. Pokazuję Wam zdjęcia ze szkoły w Polsce, z którą współpracowałam w ramach projektu, który razem realizowaliśmy, i pokażę Wam kilka zdjęć, jak wyglądała ich przestrzeń przed projektem i jak wyglądała ich przestrzeń po projekcie. Proszę zwrócić uwagę, to jest to samo miejsce. To jest przestrzeń korytarzowa, wejście na stołówkę szkolną i oczywiście wejście tutaj z drugiej strony do szkoły. Teraz po zmianie i po rearanżacji tejże przestrzeni to samo miejsce wygląda trochę inaczej. Jak widać, jest ono po pierwsze uporządkowane, po drugie dobrze przemyślane, a po trzecie rzeczywiście stwarza możliwości raz do pracy w dużej grupie, dwa do pracy czy też wyciszenia się zupełnie w pojedynkę. To samo miejsce, które zostało zaaranżowane już po zmianie i po przemyśleniu. Kiedy się przyjrzymy tejże przestrzeni, widać, że tak naprawdę niewiele zmian trzeba było wprowadzić. Wystarczyło najzwyklej w świecie, przepraszam za określenie, trochę posprzątać tą przestrzeń, pościągać wszystko to, co wisiało na ścianach, przemalować ją na jasny, przejrzysty, przyjemny kolor i zagospodarować takimi materiałami, takimi urządzeniami, na jakie nas w danym momencie było stać. Jak widzicie, jest to rearanżacja bardzo niskobudżetowa, ale znacząco zmieniająca to, co szkoła chce pokazać i jak przemówić do swoich uczniów i do swoich gości. W tej samej szkole dokonaliśmy bardzo dużo zmian. Od zbudowania programów pracy, od stworzenia nowej filozofii pracy, aż po dostosowanie właśnie przestrzeni szkolnej, przy rearanżowaniu jej. Tutaj mamy przestrzeń korytarzową. Jak widzimy, w pierwszym wydaniu po lewej stronie wiele różnych kolorów, ustawione puchary, które dla tej szkoły są bardzo ważne. Ona nie chce się ich pozbyć, chce, żeby były wyeksponowane. Po przearanżowaniu zrobiliśmy jakby miejsce na te puchary w jednym miejscu, skupiliśmy tak, żeby były wyeksponowane na ścianie, na której nie ma już nic więcej. Są szafki i ściana stonowane tym samym kolorem. Jest miejsce na drugiej ścianie, na której uczniowie razem z nauczycielami przygotowali opowieść, też wykonaną w sposób taki niskobudżetowy, opowieść o szkole, o tym, co robią każdego dnia. Bardzo ważnym elementem rearanżacji tejże przestrzeni było to, że dyrektor szkoły razem z nauczycielami i razem z uczniami i razem z rodzicami dokonywał tej rearanżacji wspólnie. Że to była ich wspólna praca, wspólne działanie i oni mogli zdecydować, jak ta przestrzeń ostatecznie będzie zagospodarowana. Oczywiście w roli eksperckiej występowałam tam ja i występowała jedna z ekspertek z projektu, którą wszystkich ekspertów przedstawię na końcu. Już pewnie też ich wiecie, z kim się spotkacie, ale chodzi mi o to, że to, że my byłyśmy w roli ekspertów i tak samo będzie w szkole dla innowatora, to, że ekspert do Was przyjdzie, to, że się z Wami spotka, będzie tylko propozycją dla Was. To Wy po jakby takiej rozmowie i głębokiej analizie, czego Wy potrzebujecie, dokonacie tej swojej zmiany. Zajrzyjmy do klas lekcyjnych w tejże szkole. To są zdjęcia ciągle z tej samej szkoły. Po lewej stronie mamy zdjęcie, jak wyglądała klasa przed rearanżacją, a po prawej stronie mamy zdjęcie już po rearanżacji. No oczywiście
Po pierwsze kolory. Po drugie, zrezygnowała dyrektorka z bardzo wyraźnych lamperii, takich ordynarnych, odcinających się, często bardzo wysokich. Po drugie, zrezygnowała nauczycielka z wielu miejsc wystawowych. Sala została uporządkowana, ławeczki stoją tak jak stały, ale sprzęt, meble ustawione na ścianie z tyłu, zagospodarowane, zaakcentowane kwiatami, doniczki wszystkie wymienione na te same kolory. No i na ścianie została jedna gazetka ścienna, która jest, ale jest wypełniana, uzupełniana nowościami lub też tym, co dla dzieci i dla nauczyciela pracującego w tejże klasie jest w danym momencie ważne. Przestrzeń jest również, przestrzeń szkolna sprzyjająca uczeniu się jest również ważna dlatego, żeby wykorzystywać ją do procesów uczenia się. Jeśli my na ścianach wywieszamy wszędzie dookoła różne rzeczy, tu jest kawałek przestrzeni z innej klasy, ja jakby schowałam twarze, tak jak umiałam, tak to zrobiłam, ale zostawiłam fragmenty ściany. Proszę zobaczyć, jak w tej klasie eksponuje się pracę i to, co dzieci robią w danym momencie i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ważne w tej klasie. Czegoś trochę na drzwiach, czegoś trochę na jednej ścianie, czegoś trochę pod tablicą. Tutaj oczywiście było jeszcze bardzo dużo innych elementów, które były porozwieszane w wielu jeszcze innych miejscach. No i oczywiście po uporządkowaniu tej sali po prawej stronie widzimy przestrzeń, która pozwoli, nawet jeśli powiesimy jakąś rzecz, na wyeksponowanie tego, co dla danej klasy szkoły jest ważne. Tu mamy znowu podobną sytuację. Ja pokazuję te zdjęcia dla kontrastu, dlatego że z moich doświadczeń wynika, kiedy jadę do szkoły, kiedy spotykam się z nauczycielami, zresztą to są doświadczenia również z naszej szkoły. Kiedy my zaczynaliśmy pracować nad przestrzenią, kiedy zaczynaliśmy ją zmieniać, to po pierwsze, co zrobiłam i o co poprosiłam nauczycieli, to, żebyśmy posprzątali najzwyklej w świecie, a więc zdjęli te dziesiątki różnych rzeczy o różnej świeżości, o różnej estetyce, o różnej ważności, żebyśmy te wszystkie rzeczy pościągali, a dopiero później pomyśleli, jak zagospodarować tą przestrzeń, żeby ona nabrała sensu, ale też była praktyczna, ale też była estetyczna, a ostatecznie po wielu latach powiem też, żeby nie była zbyt pobudzająca, żeby nie drażniła, żeby nie zajmowała naszej uwagi rozpraszaczami w postaci jednej gazetki, drugiej gazetki, trzeciej gazetki, jednej pomocy, czwartej pomocy, piątej pomocy, szóstej pomocy, jednego kwiatka, drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego, żeby w miejscu, gdzie dzieci patrzą na tablicę, na rzeczy ważne, nie było jeszcze dziesiątek innych rzeczy. Choćby tylko dlatego, że z roku na rok przychodzą dzieci o coraz większym przebodźcowaniu, z coraz większą trudnością koncentracji, coraz z większymi problemami w skupieniu się na tym, co jest ważne. To jest jedno. Drugie to też, chcąc uczyć uczniów wrażliwości, estetyki, ale też takiego zobowiązania do przestrzegania zasad w szkole, do brania odpowiedzialności za to, co mamy, trzeba przestrzeń uporządkować i pozwolić, żeby ona miała wszystkie przedmioty, rzeczy, żeby one były po pierwsze dostępne, a więc ustawione tak, żeby dziecko i uczeń mógł z tego korzystać i pracować. Po drugie, żeby było na takiej wysokości, żeby dziecko ze względu na wiek wyższe, niższe mogło rzeczywiście
oczywiście przeczytać, jeśli już taka gazetka jest, żeby mogło zobaczyć, co tam jest napisane, ale żeby też uczniowie mogli sami ściągać, zakładać różne rzeczy. No i oczywiście już możecie Państwo powiedzieć, no ale przecież może sobie wziąć krzesełko i gdzieś tam, jak widzimy na jednym z tych zdjęć, pod sufitem powiesić jakieś ważne rzeczy. Ważne jest to, żeby przestrzeń uporządkować. Na prawym zdjęciu widzimy tą samą klasę, ale już uporządkowaną. Nauczycielka czy nauczyciel tejże, gospodarz tej klasy nie chciał zrezygnować, chciał mieć więcej miejsc na informacje, a więc powiesili tam czyste, estetyczne gazetki korkowe, które pozwalają, wiszą na jednej wysokości, tworzą jakby harmonię. Ustawiono meble, to są stare meble, te, które oni używali. Przemalowano je na taki sam kolor, jakie miały nogi i obramowania krzeseł i stołów, a więc na kolor żółty. Ustawiono na tym kwiaty, z przodu stoją pomoce, z tyłu schowane są przybory potrzebne do eksperymentowania, do pracy. Stworzono taki stół roboczy. Z tychże segmentów, które w szkole stały, było ich bardzo dużo, zrobiono sobie właśnie stół roboczy. Poskręcano te meble, na powierzchni pomalowano farbą, która jakby jest odporna na wodę, odporna na wiele zarysowań. Prosto, czysto, estetycznie, ale również funkcjonalnie. Dla dziecka, dla nauczyciela, który chce tworzyć różne sytuacje w klasie, bardzo przyjazna przestrzeń z możliwością też mobilnego przestawiania tychże mebli. No i jeszcze jeden przykład, już nie będę się powtarzała, ale po lewej stronie widzimy klasykę, w wielu niestety klasach i miejscach. I nie odbierajcie tego, że ja mówię i opowiadam o tym w jakiś sposób krytykując. Ja tego nie krytykuję. Ja na podstawie jakby wielu przeczytanych książek o przestrzeni, wielu spotkań, uczestniczeniu w wielu różnych konferencjach, ale też na podstawie własnych doświadczeń, pracy z ludźmi, ale też na podstawie własnych potrzeb. Ja jestem dzieckiem, dorosłym, osobą o bardzo wielu dysfunkcjach, która potrzebuje takiej, a nie innej przestrzeni. Nie mogę przebywać właśnie w miejscach, w których jest taki chaos, w których jest taki nieład i tak wiele różnych rzeczy. Chyba że będziemy tworzyć salę tematyczną, czyli ja, żartując sobie bardzo często w rozmowach o przestrzeni, robimy wysypisko śmieci, ale na temat. I wtedy aranżujemy przestrzeń tak, żeby ona była spójna i pomimo tego, że mamy tam dużo rzeczy, dużo elementów, ale mamy tam harmonię, ład i porządek. Porządek w szkole to powinna być pierwsza podstawowa rzecz. Czyste ściany, poustawiane meble, czysto, estetycznie, pościąganie z różnych półek rzeczy, które zalegają, ułożenie ich w sposób czysty i porządny, powinno być jednym z podstawowych elementów, bo nie wystarczy mówić dzieciom, że macie nie rzucać papierków. Macie stanąć prosto, macie ustawić krzesełka prosto, gdzie one tak naprawdę, nawet jeśli stosują się do naszych słownych zaleceń, to widzą, co dzieje się dookoła. I nawet jeśli o tym nie mówimy i tego nie komunikujemy, to nasze procesy wychowawcze no nie są też za bardzo skuteczne. Dzieci są naprawdę świetnymi obserwatorami i one doskonale widzą, czy to, co mówimy, spójne jest z tym, co czynimy. I powiecie, miała być rozmowa o przestrzeni, a ja tu o jakimś wychowaniu, o jakimś uczeniu. Przestrzeń to również przestrzeń społeczna. Przestrzeń, którą my tworzymy do tego, żeby opowiadać o tym,
czego chcemy, czego oczekujemy, ale również jest to opowieść o tym, jaki my mamy stosunek do osób, z którymi pracujemy, z którymi się spotykamy na co dzień i jak wyrażamy do nich właśnie szacunek, godność, zaufanie, odpowiedzialność, jak budujemy te światy, w których możemy takie rzeczy eksponować. Kolejna przestrzeń, ja bardzo lubię tą salę, ona powstała wraz z projektem i pomysłem na program pracy nauczycielki języka polskiego. Kiedy popatrzymy na tą klasę, no ona nie jest niczym wyjątkowym, nie wyróżnia się w żaden sposób, ale ma w swoim wnętrzu coś, co stało się tajemnicze, co stało się przedmiotem praktycznym, przedmiotem używanym w świadomy sposób przez nauczyciela i przez uczniów. Na początku, tak jak widzimy w lewym górnym rogu, jest zdjęcie tej przestrzeni, jak ona wyglądała przed rearanżacją i przed powstaniem programu, a później po rearanżacji powstało właśnie miejsce, już tak jak wam do tej pory mówiłam, uporządkowane, ale z magiczną szafą. Ta szafa stara, zagubiona szafa w magazynie u konserwatora, czy też u pań sprzątaczek, a więc zapomniana przez wszystkich, dostała drugie życie. Nauczycielka postanowiła, że podpisze autorski program pracy dla swoich uczniów i dla siebie. I wymyśliłyśmy, że będzie używała do tego szafy. Zobaczcie, ta szafa jest wyklejona gazetami. Ale ta szafa zmienia swoje oblicze bardzo często w ciągu roku szkolnego i w zależności od tego, jak, na jakim etapie edukacyjnym nauczycielka, nie na jakim etapie, tylko z jaką klasą realizuje dany plan, czy też opowiada, czy rozwiązuje jakieś edukacyjne przygody i uczą się i podróżują. Ta szafa wyklejana jest tym, co uważają za ważne. Na przykład może być miejscem, gdzie uczniowie tworzą materiały edukacyjne, które im pomagają do pracy i przyklejają je do tej szafy. Innym razem nauczycielka wieczorem, po południu, na drugi dzień po skończonej pracy szybciutko wykleja w tajemnicy przed uczniami, na przykład elementami wydrukowanymi, czy też skserowanymi, czy też narysowanymi opowieściami o lekturze, którą będą opowiadać na następny dzień. Albo też w szafie czekają różne niespodzianki, zadania, ekoboksy, czy też materiały, czy też jakieś zadania, które kreatywne dla uczniów, albo uczniowie jakby przemieniają się w rolę nauczyciela. A więc zobaczcie, jedna szafa, stara, bardzo stara szafa, ale dobry pomysł na to, co możemy z nią zrobić i możemy w świecie, w którym jest trudno, bo nie mamy pieniędzy, bo organy prowadzące poobcinały, bo nie mamy na to, na tamto. Możemy sobie stworzyć program pracy i też miejsce, które będzie opowieścią o tym, co nam w duszy gra. Możemy dokonać zmiany i te zmiany, o których ja do tej pory mówiłam na przykładzie tejże szkoły, którą prezentowałam, nie wymagają od nas jakichś większych nakładów finansowych. Bardziej liczy się pomysł, bardziej liczy się to, że jako społeczność wspólnie podejmujemy działania. Możemy też zrealizować zmiany, które wymagają jakichś kosztów, ale warto je podjąć, nie są to jakieś koszty, nie wiadomo jakie wysokie, do pokonania przez każdą z naszych szkół. Znowu wrócę do porządku w sali. Tak? Można zamówić sobie znowu jakąś szafę, do której schowamy wszystko, co nam przeszkadza, z czym mamy problem, żeby to równo ułożyć, lub też nie jest używane na co dzień,
Więc chowamy to do szafy, zamawiamy taką szafę, ona może być na całą ścianę, ona może być od podłogi do sufitu w jakiejś części klasy, może być też miejscem wystawowym równocześnie, nie musimy wieszać gazetek, możemy ją obwiesić różnymi materiałami, które chcemy, pracami uczniów. Możemy też przygotować specjalny kąt dla uczniów na miejsca, które, w których oni będą przechowywać swoje rzeczy. Możemy w ten sposób uporządkować przestrzeń. To jest wejście do szkoły, to są akurat zdjęcia ze szkoły w Poznaniu i to jest szkoła, która nie jest dużą szkołą, jest w centrum miasta, gdzie dookoła jest piękny park, mała przestrzeń, no i ona była zrobiona z takiego starego budynku, do którego potem doklejano i doklejano kolejne segmenty tejże szkoły. I jak widzicie, to jest wejście do szkoły. Wejście, które dyrektorka postanowiła, że urządzi je tak, żeby od razu z jednej strony zagospodarować w sposób praktyczny i żeby tutaj mogli uczniowie też jakby w ramach czasu wolnego albo też z jakiegoś niespodziewanego wolnego czasu spędzić chwilę wspólnie razem albo też indywidualnie. Miejsce, w którym będą się czuli dobrze introwertycy i ekstrawertycy, ale też miejsce, w którym można usiąść z klasą i rozpocząć opowieść o tym, co będzie działo się później w dalszej części dnia, czy też lekcji, czy też tego, co tam będzie się działo. Zwróćcie uwagę na prostotę. Ta szkoła zachwyciła mnie właśnie taką sterylnością, takim wykorzystywaniem kolorów, które są bardzo bezpieczne, nie prowokują, ale też dają dużo możliwości wprowadzania od tego, jak się będzie chciało, innej kolorystyki. Proste, wykonane prawie że gospodarczym sposobem żyrandole, trochę stolików, półki, regały zrobione ze starych mebli i zbiór książek, które przynieśli rodzice, nauczyciele, uczniowie, ale też osoby, które chciały się pozbyć książek, czy też wymienić sobie książkę z tą szkołą. Zobaczcie, jedno proste, wcale nieduże pomieszczenie, a dziesiątki możliwości dotoczenia się życia w szkole, do spotkań, do rozmowy po nic, do zagospodarowania przestrzeni tak jak chcemy w każdym momencie bez większej rearanżacji, ale też przestrzeń, która być może nie byłaby dobrze wykorzystana, no bo taka jakaś na wejściu przeszkadzająca i szkoła z tego skorzystała. W tej samej szkole zainwestowano właśnie w budowanie przestrzeni do pracy w grupach, do pracy w parach, do pracy też indywidualnej i prawie wszystkie sale lekcyjne wyglądają bardzo podobnie. Są tam właśnie szafy, w których zamykane są wszystkie rzeczy, które gdzieś przeszkadzają. Są ławki, krzesełka ustawione do pracy w grupie, ale zawsze w tych samych salach są też miejsca, w których uczeń może siąść samodzielnie. Może usiąść ze słuchawkami na uszach, może usiąść, skupić się do pracy indywidualnej. Wszystko w szkole pomalowane jest na szary kolor i możecie powiedzieć, matko, jak tam smutno, musi być jak nudno. Nie. Tam jest uroczo, ponieważ oni bardzo dużo zajęć prowadzą na dworze. Jest to szkoła parterowa i w wszystkich salach jest wyjście na zewnątrz. Można wyjść na zewnątrz, a na zewnątrz jest, popatrzcie, wcale nie jakoś mega super trawa, drzewo, szpula od kabli, i plastikowe krzesełka. Niby nic, ale mega miejsce, przestrzeń, w której każdy dobrze się czuje. Tu można spotkać się po nic, można spotkać się po to, żeby po prostu porozmawiać, ale można też poprowadzić lekcję.
Ja znam szkoły i miejsca, gdzie też buduje się w takich przestrzeniach zewnętrznych, miejsca z sadem, z ogródkiem, miejsca do kreatywnej pracy, ale miejsca też do relaksu i odpoczynku. No i być może w ramach pracy i rearanżacji w Szkole dla Innowatora warto też pomyśleć o tym, żeby może zagospodarować fragment przestrzeni tej szkolnej wokół szkoły, tak żeby tam można było też uczyć się i realizować różnego rodzaju zadania. Ta szkoła też ma pomysł na to i myślę, że ja im tego zazdrościłam, a teraz chyba przy myśleniu o przestrzeni wirtualnej i o budowaniu jeszcze mocniejszego komponentu cyfrowego w naszej szkole, też takie miejsce chciałabym mieć. Oni to zrobili w kontenerach z różnych względów, bo nie mogli w szkole, bo nie mają miejsca, ale może to też jest praktyczne i to są miejsca, gdzie możesz przyjść, możesz nagrać swój własny film, możesz też skorzystać z wideoteki, z muzykoteki, ale też możesz właśnie przyjść tam w większej grupie, indywidualnie. To zależy od pomysłu i od tego, jaki projekt w szkole się realizuje. Zwykłe wyposażenie, jeśli jest potrzebna mapa, to ona nie wisi, stoi na podłodze, zawsze ją można wynieść. W tej szkole jeszcze urokliwe jest to, że oni nie wieszają tablic na ścianach. Te tablice, które mają wszystkie, to są zwykłe białe tablice do pisania mazakami, tak jak sobie wyobrażamy, jakie wiszą w naszych klasach. Ale w tej szkole tak naprawdę mają tablice przyczepione uchwyty i mają jeszcze z tyłu nogę i w każdej chwili można tą tablicę wynieść na podwórko, można z nią pójść na korytarz albo do innego miejsca, gdzie w danym momencie chcemy być, ale potrzebujemy coś zapisać, coś notować, będziemy pracować. Można tą tablicę położyć na płasko, można ją oprzeć na nodze, można z niej skorzystać na dziesiątki różnych sposobów. Bardzo proste rozwiązanie, ale też bardzo praktyczne, które pomoże gdzieś tam dalej realizować zadanie. Ja takich miejsc, takich szkół i takich różnych przykładów przestrzeni dobrze przemyślanej, ale też przestrzeni, która wymaga poprawy, mogłabym Wam pokazywać bardzo dużo. Natomiast teraz chciałabym się troszkę skupić właśnie pod takim innym kątem i aspektem, bo warto też spojrzeć na przestrzeń właśnie w bardzo konkretnej sprawie. Tak? Więc tak jak powiedziałam, my możemy budować przestrzeń społeczną, praktyczną, wirtualną i ona oczywiście nie będzie się odbywała, to budowanie podstawowe nie będzie się odbywało poprzez to, że my kupimy meble i wszystko, ale jeśli my sobie w głowie wybudujemy taki pomysł na to, żeby szkoła dbała o dobrostan, żeby w szkole budowały się relacje, żeby szkoła była miejscem współpracy, żeby była miejscem kształtowania kompetencji w każdym momencie dnia, a nie tylko w tym momencie, kiedy my myślimy o kompetencjach, czy też była przestrzeń do pracy wirtualnej, to warto myśleć o przestrzeni i zabudowywać ją w taki sposób, żeby ludzie, których zapraszamy do realizacji różnych działań, mogli od razu działać, a nie myśleli, jak ustawić krzesła, albo skąd je przynieść, albo gdzie je wynieść, te, które przeszkadzają i tak dalej, i tak dalej. A zatem przestrzeń może jakby pełnić i wspierać nasze działania w tychże aspektach, o których ja mówiłam. Teraz pokażę Wam troszkę zdjęć z Radowa Małego, z naszej szkoły. To jest pracownia tematyczna. Ona z jednej strony jest bardzo praktyczna, ale też, czyli jest przestrzenią praktyczną, jest przestrzenią, która pozwala na budowanie dobrej przestrzeni społecznej. No bo zobaczcie,
To jest miejsce, to jest pracownia tematyczna, w której realizuje się projekty i przedmioty humanistyczne. Kształtuje się w niej kompetencje takie jak praca w grupach, jak poszukiwanie wiedzy, jak prezentowanie, jak rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, ale przede wszystkim właśnie praca w grupach. I dlatego też w tej przestrzeni po prostu stoją stoły, stoją krzesła. Jest ich na tyle dużo, że można pracować w grupach większych, w grupach mieszanych wiekowo. No i oczywiście już tam słyszę w waszych myślach, jak mówicie, no ale gdzie atesty, gdzie sanepid, bo zaraz do nas przyjedzie i będzie nas o to pytał. Nas też pytał sanepid i też przyjeżdżał i prosił o różnego rodzaju atesty, ale my też pokazaliśmy, że jesteśmy szkołą innowacyjną, zmieniającą się, że ta pracownia ma autorski program pracy i w tej pracowni realizowana jest innowacja, stół mądrości, edukacja w działaniu. Sanepid dostał opis, znaczenia i roli tychże przedmiotów. I w tym miejscu chcę powiedzieć, że oprócz tego, że są instytucje pod tytułem sanepid, straż pożarna, BHP i tak dalej, to jeszcze warto zwrócić uwagę, budując przestrzeń praktyczną, ale też i przestrzeń społeczną, na to, żeby zagospodarowywać te przestrzenie przedmiotami, które są potrzebne do realizacji naszych działań. Czyli jeśli my mamy pomysł na projekt Edukacja w działaniu, który stół i praca w grupie będą odgrywały bardzo ważną rolę, no to tworzymy przestrzeń, w której ustawiamy stoły, ustawiamy dużo sprzętów i elementów, z których będziemy korzystali. Ta pracownia jest też pracownią, która dużo spełnia aspektów wirtualnych, bo na ścianie, której tutaj nie ma i nie widać, jest oczywiście tablica interaktywna, jest możliwość skorzystania z różnych sprzętów elektroniczno-technicznych, więc ona też tą rolę spełnia jak najbardziej. Kolejna pracownia to pracownia do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z kolei. I zobaczcie, podobna sytuacja. No i znowu powiecie, gdzie ten sanepid, gdzie te straże pożarne, więc odpowiedź jest ta sama prosta. Innowacja, która też pokazuje, jak kształtujemy kompetencje naszych uczniów, ale też jak, do czego służą nam te sprzęty. To jest pracownia, która tak naprawdę została zbudowana w sposób bardzo niskobudżetowy, bardzo gospodarczym sposobem. Bo te meble, które tam z tyłu widzicie, to są meble, które dostaliśmy od kogoś, kto chciał je sprzedać, ale nie sprzedał, zagracały jakieś miejsce, no i przywiózł nam do szkoły te piękne meble pomalowane olejnicą na zielono. No i my oczywiście te meble przyjęliśmy z radością, podziękowaliśmy. No i nasi uczniowie z nauczycielami przez jakiś czas czyścili te meble, ściągali tą olejnicę, odświeżali. Ale też to może robić konserwator, to do tego można zaprosić rodziców. To nie zawsze my na początku naszej drogi zapraszaliśmy uczniów do renowacji mebli, ale to nie jest jakby konieczne, żeby to się działo cały czas. Jeśli boimy się, że ktoś może sobie coś zrobić, możemy do tego zaprosić właśnie rodziców, czy też konserwatora, czy też kogoś, kto nazywa się przyjacielem naszej szkoły. Te miejsca do pracy, które widzimy, te stoły z taburetami, to są stare ławki szkolne i na bazie tych starych ławek szkolnych stworzyliśmy miejsce, właśnie jest taki stół, do którego zamontowaliśmy zlew, gdzie pod spodem też jest możliwość podłączenia się do prądu. Kupiliśmy w naszym lokalnym sklepie najtańsze, jakie były, kafelki, terakotę. No i pozbierali uczniowie na łące, na polu, kamienie, otoczaki
i nogi obudowaliśmy tak, żeby to było estetyczne i w miejscach, gdzie idą podłączenia rurami, a nie ma tam kafelek, to też otoczekami, tymi kamieniami wklejone w posadzkę, w cement, komponują się bardzo fajnie. Ta przestrzeń jest fajna, bo tam można brudzić, tam można naprawdę eksperymentować, tam można działać i ona jest mocno wykorzystywana, ale też jest wykorzystywana do innych celów i do innych zajęć praktyczno-technicznych, w których w naszej szkole dzieje się bardzo, bardzo dużo. Kolejne miejsce to hamakownia. To jest przestrzeń, która powstała do realizacji projektu związanego z dobrostanem w naszej szkole. I oczywiście znowu powiem, no, hamakownia, miejsce, przestrzeń, którą zbudowaliśmy dlatego, że ją mieliśmy, dlatego, że mogliśmy ją wygospodarować. Ale równie dobrze to nie chodzi o hamaki, to nie chodzi o dywany, o stoły, jak chodzi o pomysł. Jak chodzi o to, żebyśmy mieli jakby plan na to, że chcemy, tak, w szkole budować miejsca, w których uczniowie będą się czuli bezpiecznie, ale też będą dbali o swój dobrostan, albo też będą po prostu miejscami wyciszenia. I ja znam wiele szkół w Polsce, gdzie takie miejsca wyciszenia zrobione są w miejscach, gdzie było to możliwe. Częściowo na korytarzach, częściowo w salach lekcyjnych, gdzieś w klasach, w jakimś małym kąciku, przygotowane miejsce do wyciszenia. Zatem nie trzeba od razu całej wielkiej sali, w której to zrobimy. Jeśli jest, to ok, to będzie fajnie, ale jeśli nie ma, to też możemy zadziałać w sposób taki, żeby te miejsca były. Celem samym w sobie nie są hamaki. Celem jest to, żeby stworzyć miejsce, w którym będziemy relaksować się, będziemy ćwiczyć uważność, będziemy się mogli wyciszyć, a już przedmioty, jakie używamy do tego, żeby ten cel zrealizować, pozostają właśnie w granicach naszej możliwości, potrzeb, no i oczywiście pomysłu, bo jestem przekonana, że Wy i eksperci, z którymi będziecie pracować, będziecie pracowali, będą mieli dziesiątki innych, nowych, świeżych pomysłów. Sama się nie mogę doczekać, jakie będą efekty rearanżacji Waszych szkół. No, nasza ulubiona kuchnia, miejsce, w którym akurat tutaj uczą się i pracują młodsze dzieci, ale lubię to zdjęcie. To jest też miejsce, które zna tysiące nauczycieli i osób, które odwiedzały naszą szkołę. To jest kuchnia, w której spożywa się bardzo dużo posiłków przygotowywanych przez nas samych, a więc jeśli są uczniowie, to przez uczniów, jeśli są goście, to przez gości. W momencie, kiedy przyjedziecie do nas na wizytę studyjną, też będziecie mieli przyjemność, możliwość skorzystania z tej kuchni i przygotowania sobie kolacji, czy też posiedzenia dłużej po to, żeby porozmawiać, pocieszyć się, oddychać w ogóle taką opowieścią o edukacji. Nie mogę się doczekać, my tęsknimy za tymi spotkaniami, ale też wiem od ludzi, którzy u nas byli, że też tęsknią, może niekoniecznie za spotkaniami z nami, ale ze spotkaniami w ogóle, więc tym bardziej zapraszam. Dzisiaj była wiadomość, że już możemy organizować zgromadzenia do 150 osób, a więc cała szkoła dla innowatora praktycznie mogłaby przyjechać do Radowa na jedno wielkie spotkanie, jakbyśmy się bardzo mocno uparli. Oczywiście pewnie wszyscy z CEO i inni partnerzy w konsorcjum myślą, Boże, co ona mówi, zaprasza wszystkich do Radowa, a to nie jest uzgodnione. Żartuję, ale nie żartuję. Wracając do przestrzeni, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest specjalna klasa tylko do gotowania, ale to jest normalna klasa, w której uczą się dzieci. A zatem pracownie tematyczne można budować, jeśli nie ma się specjalnych sal, gdzie można zrobić odrębne miejsce, to po prostu budujemy je w przestrzeni klasy.
tak? Wykorzystując końcówkę, koniec tej klasy, jakiś jej fragment do tego, żeby można było stworzyć właśnie pracownię tematyczną, a więc zaaranżować przestrzeń zgodnie z tematem, ale też uczyć się i pracować na co dzień. To jest przestrzeń, którą właśnie widzimy, tu są wszystkie sprzęty domowe, nasze dzieci uwielbiają tą kuchnię, często w niej pracujemy, dla młodszych dzieci jest to pracownia do pracy matematycznej, a dla starszych też do spotkań, do projektów społecznych, do socjalizacji, tak, przepraszam, socjoterapii, do różnych innych zajęć, które organizujemy, a to jest z kolei przód tej klasy, tak? I zwróćcie uwagę na szafę i na porządek, jaki tu panuje. Ja bardzo mocno zwracam na to uwagę i dla mnie to jest ważne, tak, żeby ta przestrzeń była właśnie uporządkowana, żeby ona była harmonijna i żeby uczeń spędzający ileś czasu, rozmawiający z nauczycielem, czy też nawet z kolegami, żeby właśnie ten wzrok był przesycony tym porządkiem, ładem, nie tylko na ławce, ale w przestrzeni w ogóle. Powtarzam to po raz kolejny, przepraszam, wybaczcie mi, ale dla mnie jest to bardzo ważny element i bardzo ważny aspekt i zawsze jak zapraszam dyrektorów, nauczycieli do zmiany, to z reguły proszę o to, żebyśmy najpierw zwrócili uwagę na to, czy my mamy w szkole porządek, czy my przypadkiem nie powinniśmy rearanżacji zacząć od tego, że najpierw posprzątamy. I tu nie chodzi o to, że jest brudno, zakurzone, że pani sprzątaczka czegoś nie zrobiła. Tak, już to dzisiaj powiedziałam, ale podkreślam, to jest bardzo, bardzo ważne i do tego nie potrzeba kasy. Czasami może puszka farby, czasami może pomysł na to, jak ze starych rzeczy zrobić nowe. Ta szafa jest już też zagospodarowana, ona tutaj ma jakieś inne elementy, jest przepiękna, cudna i skrywa tu wszystkie rzeczy, które nauczyciel razem z uczniami chce schować. Zwykła stara szafa. Tu widzicie przestrzeń bardzo mocno zagospodarowana, nawieszane są elementy, ona akurat to, co wisi, to są zdjęcia dookoła klasy, bo one czekają na wejście uczniów i czekają na rozpoczęcie zajęć, które mają opowiadać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dzieci wchodzą do sali, uporządkują te wszystkie zdjęcia, zastanawiają się, podróżują w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a potem korzystają z walizek i te walizki skrywają różne elementy związane z tym, co mają robić, ale też dają możliwość poszukiwania też innej przeszłości w innych źródłach. I zobaczcie, znowu chcę Wam pokazać, jak można budować przestrzeń, jeśli ma się dobry pomysł na to. Zmierzam do tego, że przestrzeń to jest coś, co nam ma wspierać nasz pomysł na projekt, nasz pomysł na pracownię. W Szkole dla Innowatora będziemy budować, będziecie budować programy autorskie, będziecie myśleć o zadaniach, będziecie myśleć o jakichś nowoczesnych metodach pracy, ale to wszystko, jeśli będzie tylko oderwane fragmentarycznie, a to mamy program, to go jakoś zrealizujemy, a zabraknie w tym głębszego sensu i pomysłu na to, jak zagospodarować te inne rzeczy, czyli przestrzeń klasową, czyli elementy w pakiety edukacyjne, które sobie będziecie używali, no bo przecież ta walizka, te zdjęcia i te rzeczy, które znajdują się w tych walizkach, a tam są stare kroniki szkolne, ale również materiały źródłowe z dużych miast i małych miejscowości opowiadające o tym, jak kiedyś było, jak jest teraz, ale też są różne przysłowia, powiedzenia, to jest pakiet edukacyjny, który stworzył sobie nauczyciel, do tego, żeby stworzyć sytuację dydaktyczną
i żeby przepracować z uczniami jakiś projekt. Ale ten nauczyciel i ta pracownia ma na myśli konkretne kompetencje, które chce kształtować. To są kompetencje związane z poszukiwaniem wiedzy w różnych źródłach. To są kompetencje z bycia bardzo mocno w świecie wirtualnym. W tej pracowni dużo korzysta się z komputera, z internetu, z tabletów, ale też wychodzi się, zbiera się wiedzę z różnych źródeł, od różnych ludzi. I gdyby był tylko program, ale nie byłoby tej obudowy, tej przestrzeni wokół tego programu, przestrzeni społecznej, przestrzeni wirtualnej, ale też przestrzeni praktycznej, stworzonej do tego konkretnego programu, ta pracownia nie miałaby sensu. A więc nie jest celem samym w sobie budowanie pracowni, przestawianie mebli, ławek, doposażanie się w walizki, stare kufry, czy też nowe szafy, czy też budowanie szaf. To jest coś, co ma wspierać dobry pomysł na waszą pracę i waszych uczniów. No i przestrzeń teatralna, którą my też wykorzystujemy bardzo świadomie, praca z emocjami, a w ogóle lubimy teatr, lubimy ruszać się i opowiadać o tym, co robimy. No i przestrzeń bardzo społeczna, przestrzeń, w której pracuje w jednym czasie bardzo dużo uczniów, nauczycieli. Oni tutaj realizują swoje indywidualne projekty, ale projekty międzyklasowe, ale też projekty społeczne wychodzące na zewnątrz, ale też przyjeżdżają goście, tu się spotykają ze mną, z naszymi uczniami, z nauczycielami. Więc to jest przestrzeń, która też, my to nazywamy centrum wiedzy, centrum edukacji. Powszechnie mówimy o tym miejscu biblioteka, ale to ma bardzo duże, szerokie znaczenie. No i korytarze, które mamy zagospodarowane do tego, żeby się spotykać, żeby pokazywać, że dla nas godne warunki do odpoczynku i pracy są bardzo ważne. A więc nie mówimy o wartościach, że godność to jest ważna i szanujmy swoją godność, tylko pokazujemy, że my poprzez to, jak wam organizujemy przestrzeń, szanujemy waszą godność. Szanujemy godność waszą i naszą. Mamy do was zaufanie. Stwarzamy wam miejsca, w których możecie wydziałać, bo wiemy, że z tych miejsc skorzystacie w sposób odpowiedzialny. Zobaczcie, jak to jest ważne, uświadomienie sobie, co my chcemy robić w szkole. Jakimi chcemy być nauczycielami? Dla kogo naszą ofertę przygotowujemy? Co ona ma wnosić, co ma zmieniać, a co ma wspierać, jak ma nam dawać też takie dobre samopoczucie. No i wejście do naszej szkoły, ono się będzie zmieniać, nie będę wam opowiadać. Kiedy przyjedziecie, to wszyscy rozpoczniecie podróż i spotkanie z naszą szkołą właśnie w tym miejscu. Będzie tu na was czekał ktoś, kto będzie miał dla was czas, będzie uśmiechnięty, tak jest każdego dnia. Dla nas gościem jest każdy, kto wchodzi do naszej szkoły. Nieważne, że to jest nasz uczeń. Nieważne, że to jest rodzic. Nieważne, że to jest nasz nauczyciel. To ja jestem osobą odpowiedzialną za tworzenie godnych, dobrych warunków pracy, ale też klimatu, jaki będzie panował w tej szkole. Dlatego chcę przywitać wszystkich jak gości. Stwarzam im miejsce, w którym mogą od razu zasięgnąć informacji o tym, co się dzieje w szkole, mogą odpocząć, mogą poczekać na drugą osobę, mogą sobie usiąść po nic. Tu zawsze są kwiaty, tu często stoją owoce, ale też czasami stoją pierniki upieczone przez nasze dzieci. Różne rzeczy, które chcemy tu postawić. To od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza szkoła, a to jest miejsce, w którym mamy szatnie i znowu miejsce, w którym czekają uczniowie i rodzice. Może być tak, a mogą stać przed szkołą i nie mieć gdzie usiąść. Mogą mieć zakaz wejścia do szkoły. Mogą nie mieć też takiej przestrzeni, w której będą czuli się swobodnie. Tu uczniowie, ale i również rodzice mogą zdecydować, co chcą robić w tym miejscu. To też można przyjść z klasą. Można usiąść i poczekać.
czasami jest kumulacja, nie ma jednego, dwóch, pięciu nauczycieli. Trzeba szybko znaleźć miejsca, żeby się wspólnie w większej ilości uczniów spotkać. Jest takie miejsce, można usiąść i porozmawiać. Ja kończąc chcę Wam powiedzieć, że do Waszych szkół trafią wspaniali ludzie, eksperci, którzy będą z Wami pracowali. Wiem, że już znacie ich z imienia i z nazwiska. Być może też znacie ich już z maili, kontaktów telefonicznych. Usłyszeliście ich miły głos. To ja, Wasz ekspert. To są eksperci. To u góry z prawej strony, w górnym rogu jest Elwira, która się pewnie już z częścią z Was kontaktowała. Pod spodem z prawej strony w środku jest Oktawia, która też będzie ekspertem w Waszym projekcie. W środku dokładnie centralnie jest Adam, który odwiedzi też i kontaktował się z Wami. I z prawej strony w środku jest Dorota. Na dole z prawej strony jest Iola. Z boku jest, z prawej strony jest, na dole z prawej strony jest Rafał, u góry, w samym górnym lewym rogu jest Artur, który też będzie wspierał Was, kiedy już będziecie mieli gotowe projekty. No i ja u góry, zadowolona w środku, w czasie spotkania właśnie z ekspertami i przygotowywania się do tego, żebyśmy mogli razem, wspólnie dla Was i z Wami stworzyć Wasze piękne przestrzenie na miarę Waszych potrzeb, oczekiwań i możliwości. No i oczywiście zapraszam Was też do zobaczenia w Radowie Małym. To jest jedna z sal, w których będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać. Jak widzicie, już przygotowana do tego, żeby były bezpieczne warunki, bezpieczne przestrzenie. Dookoła dużo zieleni, myślę, że będzie przyjemnie i twórczo. Ja wyłączam prezentację, przełączę się teraz na pytania, bo widzę, że są pytania do mnie, więc będę chciała je tutaj na nie Wam odpowiedzieć. I być może to są refleksje. Tutaj mamy tak, że czy w tych projektach, które my mamy, czy ja rozumiem pytanie, czy uczestniczyli również rodzice, przygotowując na przestrzeń naszej szkoły, to ja powiem, że tak, że rodziców zapraszamy przede wszystkim wtedy, kiedy jakby skupiamy się na realizacji przestrzeni, czy też myśleniu o przestrzeni w konkretnej klasie, dla konkretnych uczniów, ale też nauczyciel tworzy pracownię tematyczną, więc też zapraszamy rodziców do tego, żeby pomogli nam pracować w tej szkole, przygotowywać tą przestrzeń. Ile godzin ma doba w Radowie Małym? Ma godzin tyle, ile wynika z podstawy programowej i ma godzin tyle, ile potrzeba, żeby zrealizować wszystkie nasze zajęcia warsztatowe. Otóż my pracujemy w tych pracowniach w ramach ramowego planu nauczania i w ramach planu lekcji. Nie pracujemy więcej niż Wy. Oczywiście napisanie programu, przygotowanie wymaga czasu, tak jak Wy spotykacie się, będziecie się spotykać, żeby stworzyć innowacyjny program pracy. I oczywiście to wymaga czasu, tak jak każda rzecz, tak? Ale kiedy już przygotujecie ten program, przygotujecie sobie tą przestrzeń, stworzycie sobie swoje własne zaplecze, to przekonacie się i to Wam gwarantuję teraz, tu i zawsze będziecie mogli sobie odczytać, odtworzyć to, co teraz mówiłam, kiedy już pokonacie te wszystkie rzeczy, a więc poświęcicie ileś tam tygodni na szkolenia, ileś tam tygodni na napisanie programu i wspólnie z rodzicami, dyrektorem, nauczycielami, uczniami stworzycie przestrzeń, to potem będziecie pracowali dużo mniej, w dużo przyjemniejszych warunkach i okolicznościach i dużo bardziej efektywnie.
To mogę Wam zapewnić, to wynika z moich doświadczeń, to wynika ze szkół, dziesiątek szkół w Polsce, z którymi pracowałam, przeszliśmy tą drogę. Ta zmiana wymaga pracy, ale słuchajcie, wdrożenie cudzego programu też wymaga pracy. Stworzenie jakiegokolwiek klimatu też wymaga pracy. Można nic nie robić, można siedzieć w rzeczywistości, którą zastaliśmy, czuć się sfrustrowanym, zniechęconym. Ja wolę pracować, myśleć i podążać. Tutaj jakiej wielkości są te sale? Bardzo różnej, bardzo różnej. My mamy szkołę, która składa się z kilku etapów budowania, a więc starą szkołę, którą wszyscy pamiętamy, szkołę i część szkoły, do której jeszcze ja chodziłam jako Ewa Radanowicz, uczennica tejże szkoły podstawowej. I tam było, i to była tylko ta stara część szkoły, to była tylko szkoła cała podstawowa. I tam były bardzo maleńkie sale, kliteczki. Myśmy je poprzestawiali ściany, które mogliśmy i stworzyliśmy troszkę większe przestrzenie. Potem 30 lat temu dobudowano nam kolejną część naszej szkoły. To już są większe przestrzenie. No i później dobudowano nam halę sportową, bardzo ładną na miarę potrzeb i możliwości. Nie jedna szkoła chciałaby mieć taką halę. Ile mamy uczniów w klasie? No, ja zażartuję i odpowiem tak, jak odpowiadam wszystkim. To zależy, czy było światło we wsi, czy też nie. Tak? Bo mamy klasy, gdzie mamy w roczniku po 15, 16 uczniów i mamy takie klasy, gdzie w roczniku mamy 25, 27 uczniów w jednej klasie. Tak? Jak nie było światła, to jest więcej dzieci. Jak jest światło, no to jest mniej dzieci. No więc to jest tak, szkoła jest na kółkach, z Wożu mam te dzieci z różnych miejscowości, bardzo różnie. Na czas projektowy pracujemy w grupach mieszanych wiekowo, po dwóch nauczycieli, wtedy jest jeszcze więcej dzieci, do 30-40 w czasie takich zajęć. Jeszcze raz powtórzę, jak nie macie planu, nie macie pomysłu, no to się będziecie męczyć, tak? Będziecie się męczyć, jak to zorganizować. Trzeba mieć dobry plan, a to wymaga nie jakiegoś mega czasu i można robić te rzeczy. Jakiej wielkości są te sale, to już powiedziałam, w każdej klasie tak, ile jest osób, różnie, no bo widać 7-8 ławek, ale to tak widać na zdjęciu, są sale większe, są sale mniejsze, jest klasa liczniejsza. Najbardziej liczna klasa w naszej szkole liczy 27 uczniów. Najmniejsza chyba 14 czy 15. Jak co rodzice, czy są chętni do współpracy? Tak samo jak w całej Polsce. Dokładnie niczym się nie różnimy. Słuchajcie, my mamy te same problemy co wy. Mamy roszczeniowych rodziców, mamy uczniów bardzo przyjaznych, mamy uczniów, którzy nie chcą nic i tylko chcą, żebyśmy dali im święty spokój i mamy uczniów, rodziców, przepraszam, i mamy rodziców, którzy są chętni do współpracy, jeśli im pomożemy, ale mamy też takich, którzy przyjdą z własną inicjatywą. Dokładnie nie różnimy się niczym, jesteśmy standardową szkołą, taką jak macie we wszystkich miejscach w Polsce. Mamy kuratorium, mamy skargi, mamy pochwały. Naprawdę niczym się nie różnimy, mogę Wam to zagwarantować. Bardzo dużo opowiem Wam wtedy, kiedy będziecie o zmianie, o tym, jak my to budowaliśmy, poznacie naszych nauczycieli, będziecie mieli okazję z nimi rozmawiać, oni Wam pokażą swoje warsztaty pracy. Ja tylko powiem jedno, naprawdę warto, warto zmienić swoją rzeczywistość. To my w swoich miejscach będziemy decydowali o tym, jaka będzie nasza klasa, jaka będzie nasza szkoła, jak będziemy się w niej czuli. I oczywiście możemy czekać, że ktoś przyjdzie, za nas coś zrobi, albo po prostu weźmiemy się do pracy i będziemy to robili dla siebie. Nie dla ministra, nie dla kuratora, nie dla całego świata, tylko dla siebie. Jeśli przyjmiemy tą zasadę, że szkoła
To jest miejsce, w którym spędzamy mnóstwo godzin każdego dnia, to może warto pochylić się i zrobić coś dla siebie. Nie wiem, sprzątać klasę, pomalować ją na jakiś fajny kolor, tak żeby się dobrze w niej czuć. Może warto przestawić ławki, a może warto wykorzystać jakiś element pracy. A może warto wykorzystać szkołę dla innowatora po to, żeby stworzyć przestrzeń razem z kolegami, koleżankami do tego, żeby właśnie coś zrobić dla siebie, dla swoich uczniów, dla swoich kolegów, koleżanek. Tu ktoś pisze, że piękna szkoła z klimatem. Dziękuję. Myślę, że wasze szkoły też są, mają swoje perełki i chętnie się będziemy dzielili waszą wiedzą, waszymi przemyśleniami, przeżyciami. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy czas, za to spotkanie, z nadzieją na to, że udało mi się was zainspirować, zaprosić do tego, żebyście myśląc o przestrzeni, starali się albo też zagospodarowywali ją właśnie tak, żeby ona była przestrzenią społeczną, czyli spełniającą potrzeby i oczekiwania was, była przestrzenią praktyczną, czyli przestrzenią, która wspiera was w procesach uczenia, ale też w kształtowaniu kompetencji, ale też w budowaniu relacji i świata, w którym chcecie być. I ostatecznie też zagospodarowywała wszystkie przestrzenie, które dzisiaj trzeba zagospodarowywać, i tą wirtualną, i tą stacjonarną. Jest to możliwe. Zapraszam was do tego. Życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze jest tutaj takie pytanie, jak pogodzić skrajne, odmienne wizje przestrzeni? Mam osobisty problem z ciemnymi ścianami w pomieszczeniach, a w mojej szkole właśnie pomalowano pewne przestrzenie na ciemne farby, po których można pisać. Mam z tym problem, źle się z tym czuję. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie wprost, bo szkoła jest miejscem, w którym warto, żeby te rzeczy były uzgodnione, uwspólnione i być może, warto, jakby zapraszam do tego właśnie, żebyście o tej przestrzeni rozmawiali wspólnie, żebyście ją zagospodarowywali tak, żeby ona wynikała z naszych wewnętrznych potrzeb i to, co nam w duszy gra, ale z drugiej strony też trzeba mieć jakby taką świadomość, że no nie wszystko, jeśli w naszej szkole jest 400 uczniów, 40 nauczycieli, no to też trudno będzie zrobić tak, żeby wszyscy byli mega zadowoleni. Może się zdarzyć, że ktoś będzie miał jakieś inne oczekiwania. Myślę, że w rozmowach gdzieś w czasie z tymi partnerami, z tymi ekspertami, którzy będą z wami, ale też w rozmowach u was w szkole, między wami, warto odważnie mówić, warto rozmawiać i komunikować swoje potrzeby, no bo być może to też spowoduje, że ta przestrzeń będzie jeszcze bardziej i lepiej dostosowana do tego, czego potrzebujecie. Ja jeszcze raz powtórzę już, jakby naprawdę kończąc to dzisiejsze spotkanie, warto podjąć trud zmiany przestrzeni, ale nie można myśleć o przestrzeni, że jak przestawimy meble, pomalujemy klasę, postawimy jakieś rzeczy, to da nam satysfakcję i radość z tego, że mamy nową przestrzeń. Przestrzeń to dużo szerszy aspekt, który jest zagospodarowany. Ja zapraszam was do budowania przestrzeni, która właśnie ma tą wizję, filozofię tego, żebyśmy byli w szkole szczęśliwi, zadowoleni i dobrze się tam czuli. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie Ewo, tobie i wam jako uczestnikom. Mi pozostaje tylko powiedzieć dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnych szkoleniach i przede wszystkim na spotkaniu w Radowie.
Dziękujemy bardzo i życzę miłego dnia i inspiracji. Tak, widzę, że się sypią na czacie podziękowania, do zobaczenia, do widzenia. Ja też chcę Was bardzo zobaczyć i bardzo czekam na to, co tu znamy. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.